chciałbym wam złożyć też świadectwo rozmnożenia finansowego. Wiecie co, w środę wyjeżdżałem na zlecenie i jak jechałem, to tak sprawdzałem, ile mam na koncie i tak patrzę, zostało mi 1400 zł. Mówię, ojcze, jest słabo. Jak będę coś musiał kupić, no to mogę nie wrócić. No i ja pojechałem. Znaczy, ja ostatnio przestałem się zastanawiać, po prostu jadę. I jak następnego dnia sobie sprawdzałem konto, patrzę, mam 2700. Kurczę, no coś mi się nie zgadza. No miałem 1400 zł, spojrzałem specjalnie, trochę mnie po prostu to podłamało, ale mówię, no mam 2700, ale nie mam przychodów. W koncie bankowym widać po prostu wszystkie plusy, minusy i tak dalej. Nic nie weszło, a mam 2700. Więc na początku trochę mnie to zaskoczyło i tak chodziłem z tym kilka godzin i dopiero po paru godzinach mówię, Boże, dziękuję Ci za to. I wiecie co, tak naprawdę nie bardzo mnie jakoś poruszyło te 1300 zł, że jest do przodu, dlatego że nie rusza mi kasa. Wiele razy zdarzyło mi się w moim życiu, że miałem ponadnaturalne rzeczy związane z pieniędzmi. Pamiętam taką historię zaraz po nawróceniu, jak Malwina wyjechała i zabrakło mi pieniędzy, nie miałem na mleko. I mówię, tak, no kurczę, przejrzałem wszystko, nie było żadnych pieniędzy w domu. I przejrzałem cały portfel i mówię tak, skoro się teraz nawróciłem, skoro jestem twój, to teraz się martwą mnie i poszedłem spać, bo nie miałem co zrobić, od nikogo nie miałem jak pożyczyć pieniędzy i następnego dnia jak wstałem, to było 150 zł. I ja się w pewien sposób przyzwyczaiłem już mentalnie, że pieniądze się znajdują, że te pieniądze się materializują, że jeśli człowiek chodzi szczerze przed Bogiem, to też rozwiązania zawsze będą. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłem się do tego, że jeśli człowiek zostanie okradziony przez diabła, to jeśli z autorytetem wystąpi przeciwko temu, to te pieniądze pojawią się. Pamiętam taką historię, kiedy pracowałem jeszcze pod Nasielskiem. Tam były dość duże pieniądze. Tam było tak, że jak sprzedawane były domki, to tej gotówki było bardzo dużo, około 80 tysięcy miałem w domu i pamiętam, zginęło mi 100 zł. I bardzo się zdenerwowałem, że zginęło mi te 100 zł, bo będę musiał to oddać po prostu ze swojej pensji. I nie wiem, jak się to wydarzyło, że te 100 zł zginęło. I mówię tak, diable, oddasz mi 10 razy. Nie wiedziałem, że jakieś zasady są duchowe, ale mówię, oddasz mi 10 razy. I no wiecie, parę razy liczyłem to 60 tysięcy, czy tam no, przypadkiem się nie pomyliłem. I następnego dnia, jak liczyłem jeszcze raz to 60 tysięcy, było 1000 zł do przodu. I wiem, że nikt nie mógł tych pieniędzy ani policzyć, ani nikt mi nie mógł dorzucić. Zresztą nikt nie wiedział, że się po prostu w ten sposób pomodliłem. I ja, tak jak powiedziałem, się przyzwyczaiłem trochę do tego, że te pieniądze się materializują. Ale był pewien przeskok jakby w tym, co się teraz wydarzyło, dlatego że nie wiedziałem, że też się mogą cyfry w banku zmienić. Dlatego, że tam jest jednak komputer. Mówię, te rzeczy się materializują, a tam jest komputer. I ten komputer się pomylił na moją korzyść. Ale wiecie co? Najbardziej mnie rozwaliła jedną rzecz, która po tych paru godzinach rozmyślania na tym, co się wydarzyło, Duch Święty powiedział taką rzecz, jak jechałem samochodem. On mówi, czy ty myślisz, że ja o tobie zapomniałem? I to mnie, wiecie, rozwaliło nie te 1300 zł. Tylko chodzi o to, że wielokrotnie, ponieważ też dużo pracuję, jakby w pewnych przestrzeniach rzeczy się nie zmieniły, a pewne rzeczy idą do przodu, ale on nigdy o mnie nie zapomniał. I to nie chodzi o kasę, naprawdę nie chodzi, on nigdy o mnie nie zapomniał. I to jest najważniejsza rzecz, że on nigdy nie zapomni, on widzi waszą pracę. Dlatego, że ja się przykładam do pracy i jestem rzetelnym człowiekiem. Przykładam się, ja nie opuszczam, nie robię jakiejś machloi. I on widzi moje życie. I on nigdy o mnie nie zapomni. Ale ja czasami myślałem, że on zapomniał, że pewne rzeczy, że nie ma w pewnych rzeczach ruchu. Zawsze jest ruch. Nigdy nie dajcie się wycofać z tego, zawsze jest ruch. Jakkolwiek i w jakiejkolwiek będziecie okolicznościach, wiem jedno, że jeśli będę ewangelizował pingwiny, jeśli będę w dżungli, ja nigdy nie umrę z głodu i zawsze wszystko pojawi się coś, co będzie na moją korzyść, gdziekolwiek będę na świecie. Ja już powoli zaczynam się przyzwyczajać do tej mentalności, że zawsze będę miał. I mimo, że będzie pustynia, zawsze coś tam będzie. Ja wiem, że to o te zmiany chodzi, żeby człowiek się przyzwyczaił do tego, że nie patrzymy na okoliczności, On zawsze o nas pamięta.